Witajcie. Po długiej, długiej przerwie nagrywam film, aby powiedzieć, co u mnie, aby powiedzieć, co się dzieje z kanałem Żyjesz tylko raz i co będzie się działo na tym kanale w najbliższym czasie. Nadchodzą pewne zmiany, dlaczego postaram się zaraz opowiedzieć. Zapraszam na kolejny odcinek. Witajcie, a więc od początku wracam do nagrywania na ten kanał i być może na mój drugi kanał Rafał Kekelski Vlog po długiej przerwie. Mam za sobą dość trudny okres dla mnie, dla mojej rodziny i dla moich bliskich. Pojawiły się u mnie bardzo poważne, dziwne objawy układu pokarmowego. Zacząłem się badać, tych badań było wiele. Na razie wyniki są pomyślne. Wygląda na to, przynajmniej w tej sferze, że nie mam jakichś bardzo poważnych chorób. No cóż, muszę trochę zmienić styl życia, muszę zupełnie inaczej się odżywiać, no ale całe szczęście, nic poważnego się nie stało. Jak wiecie, albo nie wiecie, mam jeszcze dość małe dzieci i tak naprawdę to troska o nie. Była takim czymś, co było dla mnie najcięższe w tym ostatnim okresie. Nie tyle martwię się o swoje życie, ale martwię się o to, że gdybym zmarł, to zostawię samą moją żonę, zostawię same dzieciaki. Historia mojego życia jest taka, że kiedy byłem dość młody, zmarł mój tato i to było dla mnie ciężkie, bardzo ciężkie. Nie chciałbym, żeby przechodziły przez to moje dzieci, ale przede wszystkim dziękuję Bogu za tą łaskę. Że z tym moim zdrowiem nie jest tak źle, jak się obawiam, jak objawy wskazywały na to. Dziękuję każdemu, kto wspomagał mnie, czy to dobrym słowem, czy modlitwą, bo to wołanie do Boga tak naprawdę w tym okresie takim ciężkim dla mnie było najważniejsze. Ok, Tyle o mnie. Chciałbym powiedzieć trochę o tym, co się u nas w naszym w naszym chrześcijańskim świecie wydarzyło, co się zmieniło, w jakim kierunku zaczynamy iść. Jak wiecie, działamy w Krakowie już od wielu, wielu lat i na tym kanale pojawiały się różne, bardzo różne filmy. Tematyka była różna. My też chodziliśmy po mieście, ewangelizowaliśmy, rozmawialiśmy z ludźmi, roznosiliśmy ulotki, Biblię, broszurki. Bardzo wiele tych rzeczy wykonywaliśmy w ciągu ostatnich, nie pamiętam, już siedmiu czy ośmiu lat. Ale po jakimś czasie zaczęliśmy się przyglądać też, jak działają inni chrześcijanie i sami zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, jak my powinniśmy działać. Zarówno w tym kanale, że jest tylko raz, ale tak naprawdę bardziej nawet w tej rzeczywistości, która nas otacza. Po długich rozmyślaniach, tak naprawdę już w ubiegłym roku podjęliśmy taką decyzję, aby założyć własną fundację. Wcześniej współpracowaliśmy z, Zaprzyjaźnioną, z zaprzyjaźnionym stowarzyszeniem ze Śląska, ale stwierdziliśmy, że... Właściwy czas nadszedł, aby założyć własną fundację i tak naprawdę od ubiegłego roku już czyniliśmy takie kroki, aby to się udało. Mm. Aby założyć fundację w Polsce, potrzebne są decyzje sądu, krajowego sądu, i tutaj natknęliśmy się na dość duże problemy. Nie mogliśmy tego przez wiele miesięcy przeskoczyć. Sąd ciągle odrzucał nam te nasze wnioski z przeróżnych przyczyn. Wydawałoby się, że w statucie wszystko jest ok, ale sąd ciągle coś znajdował. Ale skracając, udało nam się znaleźć taką zaprzyjaźnioną kancelarię prawną, gdzie. Yy, Właśnie ta kancelaria pomogła nam ten wniosek do sądu złożyć. Sąd znowu się przyczepił, ale ta kancelaria wybnęła z tego, złożyła odwołanie i sąd zgodził się na to. Zaakceptował jakby to, że fundacja rozpoczyna swoją działalność. Fundacja nazywa się tak jak ten kanał, żyjesz tylko raz. Rozpoczęliśmy działalność kilka tygodni temu. Ja przez te choroby swoje, przez te różne przygody trochę mniej w tym uczestniczyłem, ale cały czas myślałem i miałem też taką nadzieję, że jeżeli wrócę do zdrowia, to faktycznie ta fundacja zacznie działać. Ale o co chodzi w ogóle w tej fundacji, a za chwilę powiem, co będzie nowego na tym kanale. Do tej pory skupialiśmy się bardzo mocno na takiej ewangelizacji zewnętrznej, na broszurkach, ulotkach, natomiast stwierdziliśmy, że tym ludziom, którzy są wokół nas, trzeba pomóc, czasami w prostych sprawach życiowych. Znamy historię wielu braci, wielu sióstr, którzy tak naprawdę poznali Boga tylko przez to, że kiedyś na swojej drodze spotkali chrześcijanina, który im pomógł. W latach 80. były to bardzo często lekcje języka angielskiego. Ktoś nie miał pieniędzy, przychodził na lekcję angielskiego i tam. Te lekcje prowadzone były przez chrześcijan ewangelicznych i tam poznawał Boga, który jest opisany w Słowie Bożym. Były to różne i są różne akcje charytatywne, które podejmują chrześcijanie przeróżne akcje. My na ten moment chcemy się skupić na trzech, być może czterech, czterech takich dziełach. Po pierwsze, jest to taka świetlica dla dzieci, którą prowadzimy już. No od ponad chyba pięciu lat, tak jak mówiłem, prowadziliśmy to kiedyś dzięki współpracy z jednym ze stowarzyszeń, ze śląska. Dzisiaj prowadzimy tą świetlicę jako fundacja, żyjesz tylko raz. A na tej świetlicy realizujemy zajęcia dla dzieci. Dzieci mogą przychodzić, na razie raz w tygodniu. Myślimy o tym, żeby było to dwa lub trzy razy w tygodniu. Mogą przychodzić do nas i mogą po pierwsze spędzić czas, po drugie mamy planach, aby pomagać im w nauce. Po trzecie, mogą dowiedzieć się czegoś o Bogu, ponieważ czytamy Biblię, oglądamy filmiki, uczymy, się, uczymy dzieci śpiewać piosenek, piosenki chrześcijańskie. Także mają takie miejsce, gdzie mogą przyjść, mają kontakt z tymi opiekunkami, bo głównie siostry się w to angażują, czyli kobiety. i to dzieło już jest od wielu lat. Wiele dzieci przewinęło się przez te nasze zajęcia. Różnie ich historia się toczy. To są bardzo skomplikowane sytuacje, ale myślimy, że jakiś wpływ to nasze działanie na te dzieci ma. Drugim pomysłem, za który ja osobiście się biorę i też kilku braci tutaj od nas ze społeczności, to są lekcje programowania dla dzieci. Przez wiele lat ja byłem zaangażowany w firmę komputerową, którą miałem, taką firmę informatyczną może bardziej, i... Gdzieś to zamiłowanie do tej technologii u mnie pozostało i przez kilka lat prowadziłem też lekcje programowania dla dzieci. Wcześniej to były lekcje komercyjne. Teraz chcemy, aby ta nasza fundacja prowadziła lekcje darmowe dla dzieci, dla tych, których nie stać na to, aby opłacić gdzieś lekcje programowania. A tych lekcji programowania w Krakowie jest sporo, ale większość jest płatnych. Jeżeli ktoś nie będzie miał pieniędzy, kogoś nie będzie stać, to Chcemy zorganizować takie lekcje programowania właśnie dla dzieci, tutaj w tym miejscu, gdzie znajduje się, znajdują się nasze biura. Oczywiście ta świetlica też jest darmowa. Chcemy, aby wszystkie te działania były darmowe dla dzieci. Myślimy też o Akademii takiej kreatywnego twórcy. Dzisiaj wiele dzieciaków chce i interesuje się YouTube'em. Chcemy, aby one nie tylko oglądały YouTube'a, ale aby umiały też stworzyć swój film, może swój kanał. W ten sposób chcemy docierać do tych młodych trochę z Ewangelią. Tak jak kiedyś tym takim ważnym impulsem był język angielski, wielu ludzi chciało się nauczyć angielskiego, szczególnie kiedy wychodziliśmy z komuny, ciężko było się tego angielskiego nauczyć albo to było bardzo drogie. Myślę, że dzisiaj czymś takim może być nauka programowania. Pomysłów jest kilka, mamy też pomysły dla dorosłych, mamy też pomysły dla seniorów. Trochę to wszystko zatrzymała moja choroba, ale wychodzimy z tego. Mam nadzieję, że te plany będą powoli realizowane. Jeżeli ktoś jest z Krakowa i chciałby się w jakiś sposób włączyć w te nasze działania bezpłatne dla ludzi, którzy są w potrzebie, to zachęcam. Możecie napisać do mnie. Myślę, że pracy się znajdzie, bo pracy jest bardzo dużo, ale gorzej z osobami chętnymi do pracy. Oczywiście u nas w Kościele większość osób się angażuje w to, natomiast no możliwości jakby przerobu są. Powiedziałbym gigantyczne. Ok, ale co z kanałem? Żyjesz tylko raz. Zaczynamy porządki na tym kanale. Na tym kanale, przez te wiele lat, jakie nagrywamy, zrobił się bałagan. Nie wszystko jesteśmy w stanie posprzątać. Jest bardzo dużo różnych playlist, bardzo różn, dużo różnych tematów tam poruszaliśmy. Y Raczej nie tak się prowadzi kanały, ale wybaczcie, my na początku tak mocno chcieliśmy się dzielić tym wszystkim, co Bóg wielkiego dla nas uczynił, że czasami te materiały były dziwne, czasami były w ogóle jakby oderwane tematycznie. No ale przystępujemy do takiego porządkowania. Część treści z kanału znika, część treści chcę też nagrać od nowa. Dlaczego? Pięć lat temu, czy osiem, czy dziesięć lat temu na wiele tematów miałem ja i my tutaj zebrani mieliśmy różne zdanie. Dzisiaj, przez to, że idziemy za Panem już wiele lat, poznajemy wiele aspektów biblijnych, poznajemy wiele aspektów teologicznych i sprawdzamy i weryfikujemy to z życiem. Poznajemy różnych chrześcijan, pozna poznajemy różne prądy myślowe w chrześcijaństwie, poznajemy historię Kościoła coraz lepiej i dlatego zmieniamy patrzenie na niektóre sprawy, czy to dobrze, czy źle sami ocenicie, bo tak jak mówię, planuję przynajmniej jedną albo dwie serie wznowić na tym kanale. To będą filmy o podobnych tematach, które nagrywałem, już nie pamiętam, 3-4 lata temu. Pierwszą z tych serii, które chciałbym zapowiedzieć, to seria, która kiedyś była na naszym kanale, chyba 2 albo 3 lata temu rozpocząłem nagrywanie ją. Nagrywanie jej, porównywałem Kościół Rzymskokatolicki z chrześcijaństwem ewangelicznym. Chcę tę serię nagrać od nowa z tą wiedzą i z tymi przemyśleniami, które mam dzisiaj. Czasami ludzie próbują jednym zdaniem określić chrześcijan ewangelicznych, biblijnych, protestantów. To się nie da zrobić jednym zdaniem. To środowisko jest bardzo złożone ma wiele odcieni, przeróżnych, tak jak i Kościół Rzymski. Niektórzy powiedzą, że też ma wiele odcieni. Kościoły Prawosławne to jest w ogóle osobne zagadnienie, na którym niezbyt się znam, ale trochę dotknę też tych tematów i dlatego chciałbym powiedzieć o chrześcijaństwie. Jest taka książka C.S. Luisa, który napisał opowieści z Narni: Chrześcijaństwo po prostu. Zachęcam, żeby ją przeczytać. Jeżeli macie czas, można kupić e-booka, można kupić drukowaną książkę. Nie są te książki drogie. Zachęcam, bo C.S. Lewis miał bardzo. Niezwykłe patrzenie na chrześcijaństwo. Trochę ta książka zainspirowała mnie do tego, aby tą serię przerobić, aby od tej serii zacząć, aby tą serię nagrać na kanał. Poza tym, do tego mojego pomysłu o zmianie serii dochodzi jeszcze jeden bardzo ważny aspekt. Kiedy nagrywaliśmy filmy 6, 7, 8 lat temu, to Polska wyglądała zupełnie inaczej. Polska religijność wyglądała zupełnie inaczej. Większość ludzi było rzymskimi katolikami, większość ludzi się tak deklarowała. Nawet jak nie chodzili do kościoła, to deklarowali się jako rzymscy katolicy. Dzisiaj rzeczywistość jest zupełnie inna. Rozmawiając z ludźmi, mam wrażenie, że masy ludzi, nie mówię, że już większość, ale bardzo dużo ludzi staje się ateistami. To bardzo złe świadectwo tak naprawdę dla nas, ponieważ jeżeli nie potrafimy my jako chrześcijanie swoim życiem pokazać, że chrześcijaństwo ma sens, jest to złe świadectwo. Dlatego chciałbym, tą serię nagrać dla chrześcijan, ale też nagrać dla tych ludzi, którzy są obrażeni na chrześcijaństwo, są obrażeni na Boga, nie chcą o nim słyszeć, mają jakiś fałszywy obraz Boga. Czasami ten fałszywy obraz mogą spowodować rodzice, czasami nauczyciele, wychowawcy, czasami księża czy pastorzy, ale czasami nasze życie może coś takiego spowodować, że trafimy na jakieś fałszywe obrazy Boga i Poddamy się temu. Dlatego chciałbym w tej serii omówić trochę te fałszywe obrazy i pokazać, jaki Bóg jest moim zdaniem. No i cóż, nie chcę przedłużać. Chyba tyle. Mam nadzieję, że te wypowiedzi nie były chaotyczne. Ciężko mi było się zabrać do tego filmu. Dużo obowiązków, musiałem zmienić trochę tryb życia, ale chciałbym nagrywać regularnie. Dlatego dziękuję za wszystkie komentarze. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli macie jakieś pomysły na serię, to zachęcam, zostawcie komentarz. Pod tym filmem. Być może to będzie kolejna seria, za jaką się wezmę, a być może będę nagrywał dwie równolegle. Był już taki czas na tym kanale, kiedy dużo materiałów nagrywałem i pojawiały się dwie serie równolegle. Nie wiem, czy do tego wrócę, czy jestem w stanie tak się zmobilizować i mieć tyle czasu, aby tak. Ten... Tak nagrywać, ale zachęcam do aktywności. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie subskrybuje tego kanału, zachęcam do subskrypcji. Jeżeli wydaje Ci się ciekawe to, co na tym kanale się pojawi, to zachęcam, podziel się z innymi. Być może to pomoże komuś coś zrozumieć, być może coś ciekawego z tego wyniesiecie dla siebie. Mam taką nadzieję. Za dzisiaj dziękuję. Zostańcie z Bogiem.